Proszę państwa, proszę przygotować się do lądowania w Paryżu, usłyszałam głos kapitana w słuchawkach. Zawsze lubiłam lądować w Paryżu, miasto zawsze wydawało mi się magiczne, ale tym razem byłam podekscytowana z innej przyczyny. Od kilku tygodni miałam niepokojące sny o nieznajomym mężczyźnie. Każdej nocy widziałam go w swoim śnie, ale nie potrafiłam go rozpoznać. Miałam tylko poczucie, że muszę go poznać. Wiedziałam, że to nie ma sensu, ale co mogłam zrobić? To tylko sen. Lądowanie odbyło się bezproblemowo, a po wylądowaniu przeszłam przez korytarz, pozdrawiając każdego pasażera, aż dotarłam do wyjścia. Wtedy usłyszałam swoje imię. Sabina, to naprawdę ty? Zwrócił się do mnie przystojny mężczyzna w czarnym garniturze. Spojrzałam na niego uważnie i od razu poczułam, że coś jest nie tak. Czułam się dziwnie, jakbym wiedziała, kto to jest, ale nie mogłam sobie przypomnieć. Przepraszam, czy cię znam? Spytałam go, próbując przypomnieć sobie, skąd go znam. Nie, ale ja znam ciebie. Nazywam się Adam, odpowiedział, uśmiechając się do mnie. Oczywiście, to nie było możliwe, ale jego uśmiech i sposób bycia sprawiły, że poczułam się bardzo wyjątkowo. Nie potrafiłam wyjaśnić, dlaczego czułam, że go znam. Chcesz może pójść ze mną na kawę? Muszę ci o czymś powiedzieć, zaproponował, patrząc na mnie intensywnie. Nie wiedziałam, co powinnam zrobić, ale jego uśmiech i sposób bycia sprawiały, że czułam się z nim swobodnie. Okej, pójdę z tobą, odpowiedziałam, uśmiechając się. Usiedliśmy przy małym stoliku w kawiarni, a ja wciąż nie mogłam się nadziwić, że spotkałam go na lotnisku. Adam wydawał się być bardzo interesującą osobą. Był mądry i dowcipny, a jego oczy emanowały ciepłem. Przez całą kawę rozmawialiśmy o naszych życiach, a ja opowiadałam mu o mojej pracy jako stewardessa. Powiedział, że jest biznesmenem i że podróżuje bardzo często. Nasza rozmowa była bardzo przyjemna i nawiązaliśmy dobre relacje. Po kawie Adam zaproponował, że odprowadzi mnie do hotelu, gdzie miałam nocleg. Podczas drogi do hotelu zauważyłam, że Adam był bardzo ostrożny i uważny, co tylko potwierdziło moje pierwsze wrażenie, że jest mężczyzną z klasą i dobrymi manierami. W hotelu, przed wejściem do mojego pokoju, zatrzymał mnie i powiedział: Sabina, chciałbym, żebyś mnie poznała lepiej. Czy chcesz wyjść ze mną na kolację jutro wieczorem? Wiedziałam, że Adam jest interesującą osobą, ale nie byłam pewna, czy chcę z nim związać się emocjonalnie. Był przystojny, inteligentny i miły, ale nie chciałam przysporzyć sobie więcej problemów. Moje życie, jako stewardessy, było wystarczająco skomplikowane. Ale jego propozycja była zbyt kusząca, aby ją odrzucić. Przytaknęłam, a on uśmiechnął się do mnie i odwrócił, znikając w ciemności. Kolacja była wspaniała. Adam zaprowadził mnie do pięknej restauracji, w której podawano doskonałe dania i dobre wino. Przez całą kolację rozmawialiśmy o naszych marzeniach i ambicjach. Okazało się, że Adam jest zainteresowany sztuką i często wyjeżdża do różnych części świata, aby podziwiać dzieła sztuki. Po kolacji zaproponował spacer po Paryżu. Przechadzaliśmy się przez wąskie uliczki, podziwiając piękno miasta o tej porze roku. Było to niesamowite doświadczenie, a Adam był doskonałym towarzyszem. Zaczęłam czuć się coraz bardziej zrelaksowana i szczęśliwa. Zakończyliśmy nasz spacer przy moim hotelu, gdzie zgodziłam się, aby wszedł ze mną do pokoju. Spojrzał na mnie intensywnie i powiedział: Sabina, chciałbym cię lepiej poznać. Czy chcesz spędzić ze mną jeszcze jeden dzień? Moje serce zaczęło mocno bić, ale nie wiedziałam, co powinnam powiedzieć. Ostatecznie zgodziłam się, ale powiedziałam, że nie jestem gotowa na związek, że potrzebuję czasu, aby się zastanowić. Adam uśmiechnął się do mnie i powiedział, że nie ma problemu, że jest cierpliwy i że jest szczęśliwy, że może spędzać czas ze mną. Całą noc rozmawialiśmy i poznawaliśmy się lepiej. Adam opowiadał mi o swoich podróżach, pracy i marzeniach, a ja dzieliłam się z nim moimi przeżyciami związanymi z pracą w lotnictwie. Wczesnym rankiem Adam pożegnał mnie i powiedział, że czeka na moją decyzję. Czułam się oszołomiona i zakochana, ale jednocześnie niepewna, co powinnam zrobić. Po powrocie do pracy próbowałam skoncentrować się na swoich obowiązkach,
ale myśli o Adamie nie dawały mi spokoju. Czułam się zagubiona i nie wiedziałam, co zrobić. W końcu, po kilku dniach, zdecydowałam się skontaktować z Adamem. Przeprosiłam za moje zachowanie i powiedziałam, że chcę spróbować związać się z nim emocjonalnie. Adam był bardzo szczęśliwy i zaproponował, żebyśmy zobaczyli się znowu. Zgodziłam się i umówiliśmy się na spotkanie w Paryżu. Spędziliśmy piękny weekend w Paryżu. Zwiedzaliśmy miasto, podziwialiśmy widoki z wieży Eiffla i zjedliśmy pyszne jedzenie w małych restauracjach. Adam był romantyczny i troskliwy, a ja czułam, że jestem z nim w dobrych rękach. Po weekendzie wróciliśmy do naszych codziennych obowiązków, ale nasze relacje nadal się rozwijały. Zaczęłam coraz bardziej ufać Adamowi i otwierać się przed nim. Niestety, nasze szczęście nie trwało długo. Adam musiał wyjechać z kraju w związku z pracą i nie wiedział, kiedy będzie mógł wrócić. Czułam się zdesperowana i zrozpaczona. Przestałam się skupiać na pracy i zaczęłam przegrywać kontrolę nad moim życiem. Po kilku tygodniach Adam skontaktował się ze mną i powiedział, że nie będzie mógł wrócić w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zrozumiałam, że muszę pójść dalej i próbować zapomnieć o nim. Postanowiłam zacząć od nowa. Zaczęłam wychodzić z przyjaciółmi, poznawać nowych ludzi i skupiać się na pracy. Przez kilka miesięcy myślałam o Adamie i tęskniłam za nim, ale starałam się utrzymywać swoje życie na właściwej drodze. W końcu, podczas jednego z moich lotów, poznałam pewnego mężczyznę. Miałam wrażenie, że od razu się polubiliśmy. Jego imię to Mark, a był przystojnym i sympatycznym mężczyzną. Spędziliśmy razem kilka godzin rozmawiając o naszych życiach, marzeniach i pasjach. Kilka miesięcy później wróciłam do Paryża. Miałam wolny czas i postanowiłam skontaktować się z Adamem. Zgodził się na spotkanie i umówiliśmy się w kawiarni. Byłam zdenerwowana, nie wiedziałam, jakie będą nasze relacje po tak długiej przerwie. Kiedy zobaczyłam go, moje serce zaczęło mocniej bić. Czułam, że wciąż kocham go i że moje uczucia do niego się nie zmieniły. Rozmawialiśmy przez kilka godzin, opowiadając sobie o tym, co się działo w naszych życiach. Powiedział mi, że jest wolny, że skończył z pracą, która zmuszała go do wyjazdów za granicę i że wrócił do Paryża na stałe. Czułam się szczęśliwa, że jesteśmy razem i że może to być druga szansa dla naszej miłości. Adam zapytał mnie, czy chcę zacząć z nim związek, a ja odparłam, że tak. Adam i ja zaczęliśmy być razem na poważnie. Czułam, że to, co zaczyna się między nami, to coś wyjątkowego. Byłam gotowa, żeby dać mu szansę i pozwolić, żeby nasze uczucia się rozwijały. Wspólnie zaczęliśmy planować przyszłość i marzyć o wspólnym życiu. Chcieliśmy mieszkać razem i podróżować po świecie. Byliśmy dla siebie wsparciem i oparciem. Po kilku miesiącach Adam zaproponował mi, żebyśmy się pobrali. Byłam zaskoczona i szczęśliwa. Oświadczył mi się w romantyczny sposób na dachu jednego z wieżowców w Paryżu. Był to najpiękniejszy moment w moim życiu. Po kilku miesiącach Adam i ja pobraliśmy się w kościele w Paryżu. Był to dzień pełen emocji i wzruszeń. Miałam na sobie piękną suknię ślubną, a Adam wyglądał przystojnie w swoim garniturze. Po ślubie zorganizowaliśmy wspaniałe wesele, na którym bawiliśmy się do białego rana. Cała nasza rodzina i przyjaciele byli z nami, by świętować ten szczególny dzień. Po ślubie Adam i ja rozpoczęliśmy nowe życie jako małżeństwo. Przeprowadziliśmy się do pięknego mieszkania w centrum Paryża i zaczęliśmy realizować nasze marzenia. Byliśmy dla siebie oparciem i wspieraliśmy się wzajemnie w każdej sytuacji. Moje życie zmieniło się na zawsze, od kiedy spotkałam Adama na lotnisku. Nigdy nie przypuszczałam, że zakocham się w pięknym mężczyźnie, który zmieni moje życie na lepsze. Zrozumiałam, że czasami musimy zaryzykować i dać szansę nowym relacjom, bo może to właśnie one doprowadzą nas do prawdziwej miłości i szczęścia.